Cześć, słuchajcie, siedzę sobie tutaj na 450, obok mnie taka 350, trochę inna, słupeczek z tych 350, czyli nowa skrzynka, o której jeszcze nikt nie wiedział, Trolley Kubrick System One. Zaczynamy. No to bierzemy się do roboty. Mili Państwo, przed Wami taka wspaniała tutaj nowość, o której opowiem kilka słów. Ty patrz. Jeszcze wytrzymuję. Jeszcze wytrzymuję, ale zaraz mili się... Mili Państwo. Ciekawe jak długo. Niedługo. Mili Państwo, skrzynka 350 One, absolutny bestseller. Skrzynka, która zawsze się znajduje w zestawach, czy to na platformie, czy na karcie, optymalna wielkość, pojemność i tak dalej. To, co jest nowego, to to, że ta skrzynka stała się mobilna. Nie zawsze potrzebujemy dużego zestawu, nie zawsze też mamy ochotę nieść skrzynkę, która waży 6 kg. Na dalekie miejsce, o popatrz, już się zbliża. Chyba nie wytrzyma. Dobra, szybko mówię, może dobrze. Dobrze. Słuchajcie, mamy tą skrzynkę i to, co wydaje nam się oczywiste, to to, że ta wielkość skrzynki to standard, jeśli chodzi też o mobilne rozwiązania. Mhm. Czyli kółko i coś, o czym dzisiaj będzie dużo, dość rewolucyjna rączka. Okej, okay, no bo właśnie, pamiętasz, opowiadaliśmy swego czasu o longerze, że nie można na niego nic zamontować, tak? To jest jakaś inna konstrukcja. Nawet niektóre rozwiązania ośmieszaliśmy nieco, dlatego, że podstawowy problem z rączką w longerze przy całej sympatii do tej skrzynki, tych 80 cm, był taki, że biorąc tą skrzynkę, a już nie mówiąc o tym, że ktoś miał pomysł pakowania jakichś wielkich słupków, ta skrzynka z racji na konstrukcję rączki miała naturalną tendencję, żeby ta rączka się złożyła. Mhm. Panowie! Zapraszamy. Oglądaliście Szekspira? Jak las zbliżał się i zapowiadał koniec? Przeczuwaliśmy to. Nie wytrzymałem. Dobra, Bartek, lecimy. Dobrze, mówiliśmy o rączce. Jako najważniejszym elemencie, o reszcie powiemy. Mówiliśmy o tym, że longer się składa i tak dalej, że nie można niczego podpinać. Popatrzcie, zrobiliśmy rączkę, która w konstrukcji jest... Bartku, nazwijmy ją rama. To będzie rączka, tamto będzie rama. Rączka w formie takiej ramy, która się wsuwa, wysuwa. Dokładnie tak. Podwójny aluminiowy profil, mocna, wygodna rękojeść i przede wszystkim prosty mechanizm obsługi. Rączka jak jest złożona, nie wystaje specjalnie, nie przeszkadza w transporcie i tak dalej. Wtedy jest normalna 350. Jest normalna 350. Ale na kółkach. Dokładnie, nie psuje nam żadnego jakiegoś, zmieści się w każdym bagażniku, nawet sedana, już nie mówiąc o kombi. Dobra, jak to się blokuje, bo to pokazałeś, możesz to pokazać? Właśnie. Wyciągam tą rączkę w taki klasyczny sposób, ale żeby ją zablokować, czyli żeby zapobiec, że się będzie wsuwać, wysuwać przypadkowo, lekko uderzam. Nie mam żadnego przycisku, żadnego skomplikowanego mechanizmu. Wystarczy lekko ją zablokować, słychać klik. I ta blokada wystarczy, żeby ją nie tylko ciągnąć, ale również pchać jakby przed sobą, dokładnie. Tak? Mogę tą skrzynkę w pojedynkę ciągnąć. Oczywiście za chwilę będziemy mówili, co może być na. Ale przede wszystkim, jak odpycham od siebie, taka potrzeba istnieje, tak? Forsuje drzwi, progi, no wiem, ona się i tak nie składa, dalej. Tak? Nie to się nie składa. Im większy ciężar w tej skrzynce, teraz robimy to na pustej, tym bardziej ta blokada działa, jak widać po tym przykładzie. Bo ten ciężar dociska. Dociska, a odpowiednia konstrukcja tam mechanizmu w środku powoduje, że ona się po prostu blokuje. Bartek, 350 na kółkach, tak? O tych kółkach też dwa słowa, dlatego że jak zwykle w Kubricku kółka są takie jak we wszystkich pozostałych, nie ma tu żadnej oszczędności, to są solidne, grube kółka na metalowej osi. Pamiętacie, nagraliśmy wtedy taki odcinek z Keterem, oni fajny wyrób wypuścili tego typu, skrzynkę, która też ma możliwość łączenia z fajną ramą, ale zrobili takie małe kółeczka. Myśmy to troszkę tak ośmiali, myśleliśmy, że to będzie takie, wiecie, no wesołe coś. Dość nam się dostało za to, przepraszamy w ogóle kolegów z Ketera, no ale chcieliśmy pokazać w taki śmieszny trochę sposób, no, że te kółka małe
mocno ograniczają jakby użytkowanie. Rozmiar kół ma znaczenie, tam prawdopodobnie chodziło o przestrzeń wewnątrz. Tutaj też ona jest troszkę mniejsza, ponieważ są te koła większe. Z tego co wiem, to w męskiej dyskusji kwestia rozmiarów jest niebezpiecznym wątkiem. Przejdźmy do skrzynki. Rozmiar ma znaczenie, ty to powiedziałeś, tak? Ale do czego zmierzam, że w naszej skrzynce kółka są większe, więc możemy po czymś miększym pojechać, bo są szerokie. Grząskim. Grząskim, pewnie prześwit też jest istotny, tak? Zobaczcie, tutaj mamy prześwit dobre kilka centymetrów, mamy tu prześwit dość istotny, więc możemy tą skrzynką pojechać po takim mniej komfortowym terenie i tyle, tak? Słuchajcie, pokrywa. Najważniejsze jeszcze raz, najważniejsze tematy. Duże koła, rama, która się takim puknięciem wysuwa i trzyma w górę i w dół, możemy przytrzymać. Rozmiar 350, możemy normalnie nosić to w ręce jak 350. No nie jest to bardzo lekkie, ale... Dwa istotne parametry, pojemność około 40 litrów i ładowność 50 kg. Bartek, teraz wiem co będzie. Słuchajcie, zrobiliście skrzynkę, która dalej niczego ze sobą nie łączy. Tutaj to nie zgodzę się, dlatego że każdy produkt Kubricka posiada konektory. Także ta skrzynka, co istotne, nawet w wersji Basic posiada konektory, więc bez problemu organizer XL, inne organizery. Tak? Mogę to spinać. Słuchajcie, to jest komfortowe, tak? Jeżeli do tego zapniemy jeszcze dwusetkę, to co mamy, Bartek? No to już mamy spory słupek i tutaj, Piotrze, poproszę Cię o prezentację przed. Słuchajcie, tego nie polecamy. Ewentualnie na krótkim dystansie, ale tego nie polecamy. Ponieważ zobaczcie, tak? Ta rama trzyma nam już tą przewracającą się... Tak, bo to się odchyla się, patrzcie, nie? O, odchyla się, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje, tak? Pamiętacie w longerze, jeżeli... I w keterze, tak? Że zobaczcie, że jeżeli ja jestem w tej pozycji, a jeszcze jak będą ciężkie rzeczy, to zobaczcie, już ma skrzynka tendencję... Cały czas trzeba walczyć o utrzymanie tego kąta. I teraz, jeżeli w naszym longerze rączka jest składana, no to ona się od razu składa i nad nią nie panujemy. To, żeśmy mówili w tamtych odcinkach, tutaj ta rama umożliwia nam to przytrzymanie, ale jest to niekomfortowe ze względu na te właśnie prawa fizyki, tak? Dobrze. Na krótkim dystansie, tak? Ale na dłuższy za wysoko. Słuchajcie, ja tu pilnuję dyscypliny. Proszę, Piotrze, ściągnij te skrzynki, daj mi tego Basica. Dyscyplina. Bo myślę, że to jest właściwy moment, żeby przedstawić to, że ta skrzynka będzie oferowana, jak to zwykle na bogato w Kubricku, w czterech wersjach pokryw. Ale poczekaj, Bartek, cztery wersje pokryw, ale powiedz mi, jeżeli na przykład chcę przewieźć sobie na przykład trzy organizery. Bartek, znowuż nas rozjadą, powiedzą, słuchajcie... No tutaj, Piotrze... No zobaczmy, czy to będzie... Słuchajcie, to są trzy organizery, w których mam wszystko. Od 3-4 miesięcy każdą rzecz, która zostaje, śrubkę, podkładkę sobie tutaj zorganizowałem. Myślę, że... I to są moje trzy organizery. Do znudzenia opowiadamy na tym kanale, ale myślę, że warto to powtarzać, że nasi użytkownicy mają ten komfort, że mogą trzymać swoje narzędzia w trzech różnych systemach, a już na pewno dzięki temu mogą skombinować wszystkie, bez przekładania. Czyli kochani, jeżeli na przykład bierzecie sobie tą skrzyneczkę, w której macie jakieś większe elektronarzędzia lub narzędzia, tak, i Wam to wystarcza, nie potrzebujecie mieć całego słupka One, lub w tych trzech organizerach macie wszystkie drobiazgi, jesteście po prostu zorganizowani, że jakiś tam drobny czy większy problem rozwiążecie, mając te trzy organizery ze sobą, takie przyda się, wszystkie tu są, to co? To po prostu zakładamy adapter i łączymy z tymi organizerami. Jak ładnie kliknęło. Na to czekaliśmy właśnie, tak, z adapterem. O, od razu powiemy, że są, słuchajcie, poprawione te konektory. Zobaczcie, leciutko się wszystko zapina, odpina. A jednocześnie super solidnie to trzyma, naprawdę. Tak. A zatem mamy skrzynkę 350, niby taką standardową. Są kółka, super rączka. Mamy adapter i możemy spiąć wszystko z linii Pro, jak również z linii Tu. No i teraz słuchajcie, pamiętacie kosz Tu, tak? Mnóstwo organizerów, w których mamy wszystko, tak? I sobie pojechać, tak? Natomiast zobaczcie, gdybyśmy nie mieli tej, no to jeżeli nam się tak, to... Ale możemy sobie to wszystko, kochani, przewieźć, tak? Czyli na naszej skrzynce 350 z kołami, która nazywa się... One Trolley. Trolley. Możemy przewozić właśnie takie drobne elementy, które nam są potrzebne. Tak, jeżeli ktoś potrzebuje dużą skrzynię, jedną i kosz
jak mówiliśmy też wielokrotnie, ten adapter jest takim game changerem, tak? On zmienia, jeśli chodzi o funkcjonalność Kubricka, która i tak była wysoka, zupełnie przewraca system, dlatego że możemy naprawdę tworzyć kombinacje, gdzie tylko wyobraźnia nas ogranicza. Mamy no, basic. Mamy basic. No. Basic to basic, nie możemy na nim stawać, bo ma kółka, tak? Jest to niebezpieczne, od razu mówimy. Oczywiście, tak. Mamy basic, ale mamy też pozostałe pokrywy, czyli przechodzimy do bestselleru też. Pokrywa profi. Pokrywa profi, Bartek, tu już króciutko, czyli mamy pokrywę profi, tak, taką jak w innych strzykach tak One. Dokładnie. Super wytrzymałe, przeźrocza, regulowane przegrody. Idealne dwie komory pod wiele rzeczy. Od telefonu komórkowego poczynając po inne drobne lub większe rzeczy. Tak, mamy skrzynkę Technik. I też oczywiście na tą skrzynkę profi oraz Technik. Możemy zapiąć adapter, tak? Tu są dokładnie te... Czy adaptery będą sprzedawane w komplecie? Oczywiście. Słuchajcie, no, różne będą promocje, będą tak? Różne promocje, będą różne warianty. Na pewno my zaproponujemy coś, jak również nasi dystrybutorzy. Tak. Popatrzcie. I słuchajcie, i teraz skrzynka, która jest inna, tak? Ponieważ żeby przewozić tutaj system Pro i 600, nie musimy mieć... Pro 500 i Pro 600, tak? Nie potrzebujemy w tym wypadku adaptera. Dokładnie i tak. I pokaż, Bartek, Pro 500. Proszę bardzo. Pro 500. I tak również 600. I dla osób, które mają taką serwisówkę, możemy sobie zapiąć. Oczywiście ona występuje też w trzech wersjach pokryw, to jest akurat basic. I mamy całkiem sensowny zestaw. Przypominam o tym, że mocniej szarpnąć lub uderzyć, podobnie przy składaniu. No, czekaj, ja to wezmę. No, nawet to zgrabnie wygląda. Słuchajcie, wyobrażam sobie naprawdę wielu serwisantów i tak dalej, którzy nie potrzebują całego zestawu, mnóstwo rzeczy, wychodzą sobie z małego samochodu serwisowego i w takim zestawie powtarzaliśmy mają. Wielokrotnie przy okazji Pro, i tak dalej, że kompaktowość jest naprawdę pożądana, tak? Dla wielu użytkowników. Dobra, to może opowiedzmy, co jest w środku. Czym ona się różni od normalnej 350? Będą fajerwerki. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to skrzynka, no jak skrzynka, tak? Kubrick przyzwyczaił do regularnego wnętrza, do uszczelki, do mocnego żebrowania. I naszym oczom ukazuje się tacka. Ona jest trochę inna niż... No, ona jest duża, ona jest na pewno pojemna. Co ważne, nie zabiera przestrzeni w środku, a oferuje wystarczającą ilość miejsca. Tutaj dla naszych dystrybutorów ważna informacja, że tak zaprojektowaliśmy ten korpus, że 500 Pro, jakieś inne elementy też się mieszczą, więc będą super zestawy na pewno promocyjne. No i bierzemy sobie tą tackę. Oczywiście widzimy tutaj miejsce na ośkę, bo to jest jednak istotna kwestia, jeśli chodzi o ładowność, wytrzymałość. Aha. I niby by się historia skończyła, ale popatrzcie, drodzy Państwo. Ja jeszcze, Bartuś, jedną rzecz. Słuchajcie. A osobiście długo żeśmy się zastanawiali nad grubością tej tacki, tak? A ktoś się chwali, że ma taką wielką, grubą tackę, ale pamiętajcie, im grubsza tacka, tym pod tacką jest mniej miejsca. My poszliśmy w kierunku takim, że uznaliśmy, że pod spodem chcemy mieć jak najwięcej miejsca, tutaj chcemy mieć jakby, znaczy przez to jakby mniej miejsca, znaczy nie chcemy, tak wychodzi. Im mniej miejsca w tacce, tym więcej miejsca pod spodem. Uznaliśmy, że to będzie jakby korzystniejsze. Dlatego, że jeśli tacki są jakieś przepastne, to na ogół kończą na półce w garażu. Tak. Użytkownicy je wyrzucają, ponosząc dodatkowy koszt przy zakupie. Bo zazwyczaj jest tak, że ładujemy i taką grubą, tłustą tackę po prostu nie mieścimy i wywalamy. Tutaj mamy płyciutką tackę, z którą możemy jeszcze... zrobić coś, co jest bardzo fajne i użyteczne, mianowicie przy wysuniętej rączce ta tacka idealnie pasuje w to miejsce i tak to zostało zaprojektowane, tak? Czyli możemy mieć dostęp do tych rzeczy na tacce, bez odkładania w jakieś brudne miejsce. Śrubokręty, kombinerki, jakieś drobiazgi, tak? Masa różnych rzeczy, a jednocześnie dostajemy się do skrzynki. Czyli jeżeli na przykład sobie weźmiemy taką sytuację, tak? I dodatkowo organizery... I zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie, ściągniemy z adaptera te nasze organizerki, to popatrzcie, w tych organizerach mamy wszystkie drobiazgi, na tacce mamy... jakieś narzędzia ręczne. Podręczne, śrubokręty, klapcążki i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy jakieś grube tematy, któreśmy przywieźli. Więc taki zestaw, myślę, że w bardzo wielu przypadkach może być wystarczający. No jest optymalny, a wydaje się, że to rozwiązanie z tą rączką, tak działającą bez jakichś skomplikowanych mechanizmów, będzie strzałem w dziesiątkę. No to co, podsumowanie. Słuchajcie, Kubrick System One... Trolej. Trolej.
350 na kołach z fajną ramą, która się blokuje, przy przechylaniu możemy przytrzymać, ale wytłumaczyliśmy, że raczej dużo na nią nie pakujemy, raczej jedna, dwie rzeczy do przewożenia. System One, System Pro, System Two za pomocą adaptera. Zaskoczyliśmy, nie było w ogóle o tym mowy na YouTubie, w szerokiej takiej komunikacji naszej firmy, ale kilka tygodni temu była już taka zajawka na naszej grupie. Na Facebooku, skrzynie narzędziowe w Polsce i za granicą. Puściliśmy parę zdjęć, żeby już po prostu nasi grupowicze wiedzieli, co się zbliża i tak dalej. Więc kochani, zapiszcie się do naszej grupy. Jest to grupa zamknięta. Bo czasami coś pokazujemy troszkę wcześniej niż nasz, na naszym kanale Kubrick Studio. Na pewno na tej grupie będziecie pierwsi, jeśli chodzi o nowości, informacje na temat Kubricka. Dobra, napiszcie nam, co myślicie o tym pomyśle, czy chcecie to w czerni i w czerwieni, czy tylko w czerni, czy tylko w czerwieni. Czy wam się to przyda, jaką cenę byście chcieli za to uzyskać na rynku, ile jesteście w stanie za to zapłacić. Powiedzmy jeszcze na koniec, kiedy to będzie w sklepach? Forma jest gotowa, to już produkcja teraz, więc myślę, że to jest kwestia dostępności już u pierwszych dystrybutorów. Trzeba będzie zadzwonić do Wojtka, ile ma zamówień, ale myślimy, że to jest do miesiąca czasu będzie to już dostępne. Czyli to może być koniec czerwca, powiedzmy. Koniec czerwca. Trzymajcie się, miłego piątku wam życzymy, miłej pracy, odpocznijcie sobie. Piękna pogoda, piękny maj albo czerwiec, nie wiem kiedy będzie emisja tego odcinka, ale na pewno jest piękna pogoda. Może leje, może świeci, ale na pewno jest piękna, bo pogoda jest zawsze weekendowa. Trzymajcie się.